kopiowanie stałokodowego pilota Beninka Togo 2WP na pilota Proxima Cloner. Zbliż oba piloty do siebie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie Beninka. Po chwili naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie Cloner. Puść przyciski, gdy dioda na pilocie Cloner zaświeci się. Sprawdzamy działanie. Pilot działa poprawnie. W taki sam sposób na pilota Cloner można skopiować inne stałokodowe piloty pracujące na częstotliwości 433 MHz, jak NiceFlow, piloty Kame Top, Kame Tam, FAK, TM2, Proteko oraz wiele innych.